na dzisiejszej konferencji prasowej zorganizowanej przez Zarząd Wojewódzki Polskiego Stronnictwa Ludowego w Białymstoku. Występuję jako prezes Zarządu Wojewódzkiego PSL. Zaprosiliśmy Państwa na konferencję, aby przedstawić stanowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego na Podlasiu dotyczące lokalizacji lotniska regionalnego. W konferencji uczestniczy wspólnie ze mną kolega Mieczysław Kazimierz Baszko, członek Zarządu Województwa Podlaskiego, który to zarząd dzisiaj będzie podejmował decyzję w sprawie lokalizacji. Proszę Państwa, Polskie Stronnictwo Ludowe chce, żeby nasze województwo w końcu rozwinęło skrzydła. I to dosłownie, żebyśmy przyspieszyli działania związane z budową lotniska regionalnego, żeby ta lokalizacja przede wszystkim była realna i szybka do zrealizowania. I zapewne, tak jak Państwo wiecie, w tej chwili są rozważane 3 lokalizacje: Topolany, Sanniki i Nowe Chlebiotki. I jako Polskie Stronnictwo Ludowe jesteśmy za rozwiązaniem, które doprowadzi do szybkiej realizacji, do zapewni funkcjonowanie i rozwój wybudowanego obiektu, przede wszystkim kiedy on zostanie zrealizowany. Natomiast wiecie Państwo, że są opracowywane różne dokumenty. Dzisiaj zarząd też będzie zapoznawał się z konkretnymi informacjami i analizami. I mogę powiedzieć tak, że żeby Województwo Podlaskie rozwinęło skrzydła, to muszą być wzięte pod uwagę 2 lokalizacje: Topolany i Sanniki. I jako zarząd województwa podlaskiego uważamy, że to właśnie nasi przedstawiciele w zarządzie, koledzy marszałkowie, po zapoznaniu się z ostatecznymi informacjami dotyczącymi, czyli z raportami oddziaływania na środowisko, taką decyzję podejmą. Natomiast z punktu widzenia geograficznego wydawałoby się, że oczywiście obydwie lokalizacje, zarówno Topolany, które są bardzo wysoko oceniane, i Sanniki, które są troszeczkę niżej oceniane, są realne do zrealizowania. Natomiast wydaje się, że być może Sanniki bardziej geograficznie są odpowiednią lokalizacją. Zdajemy sobie sprawę i rację z tego, że występują różne problemy, głównie problemy społeczne, i decyzja jest trudna, ale ona jednak musi zapaść. I myślę, że dzisiaj zarząd województwa, którego nie chcemy wyręczać w tej decyzji, Państwa na konferencji prasowej poinformuje. Natomiast my uważamy, że realne lokalizacje to Topolany i Sanniki. Geograficznie można byłoby wskazać Sanniki, ale trzeba także uwzględnić inne argumenty. 3 marca Sejm podjął decyzję już wskazującą na 3 lokalizacje lotniska regionalnego. No, niewątpliwie przekonania to bardziej były zakrywionami, chciałbym to powiedzieć, ale jeżeli radni postanowili, że lokalizacje w Tykocinie, gmina Zawady czy Topolany, gmina Michałowo, no to są lokalizacje dość takie, no dobre. To co kolega prezes wspomniał, że zarząd zajmie się dzisiaj o godzinie 14 z oceną ekspertów, gdzie jest, wskazują te czynniki przeliczeniowe, gdzie najlepsza jest lokalizacja. Niewątpliwie, że geograficznie to Sanniki, gmina Tykocin, no to Polany mają większą to atu, że będzie tańsze, no ale trzeba bardzo mocno rozważyć i jak najszybciej podjąć decyzję, i dzisiaj powinna być decyzja najlepsza dla naszego województwa podlaskiego. A pan osobiście za którą jest lokalizacją? No, jako członek zarządu wypowiadałem się już w prasie. No, jestem za Sanikami.